Patrzyłem na to zadanie o zakopanym skarbie. Tu jest rysunek do tego zadania. Dane są dwa punkty A i B i zmienny punkt Z. I budujemy kwadraty. Może na bokach trójkąta ABZ, na bokach AZ i BZ trójkąta ABZ budujemy kwadraty ZBKL i AZMN. Przy czym AB jest, są dwa ustalone, A i B są ustalonymi punktami, a Z jest zmiennym. I udowodnić, że wszystkie proste przechodzące przez N i K mają wspólny punkt 1. Przechodzą przez ten sam punkt, są współpękowe. One przechodzą przez środek, to nie trudno zauważyć na szczególnym przypadku. To tak zrobimy, 1, 8. Oto treść znam. Zrobimy w ten sposób 1,8. Żeby teraz było mi wygodniej, to zrobimy sobie tak. Mamy dwa punkty A i B. Ja wezmę Z bardzo szczególny, który będzie leżał na środku odcinka AB. I budujemy kwadraty ZB. Już nie pamiętam oznaczeń, ZBKL, ZBKL i AZMN, przy czym M tutaj jest takim samym punktem jak L, ten sam punkt, AZMN, nieprosta NK, to jest ta. I teraz, jak sobie przesunę ten Z w prawo, otrzymując jakiś Z prime, to otrzymam takie dwa kwadraty. A Z prime A Z prime M prime N prime i Z B Z L prime Kaprym. Tak, no i niech to będzie x, to też jest x wtedy. To jest x i to jest x. No i niech to będzie y, to az prim. Wtedy to jest y, to jest y. To jest chyba krzywy rysunek, tak? 2, 4, 6, 8, 4, 6, 7. No pewnie, że krzywy rysunek. To nic, to l gdzieś tu będzie. Y i Y, wtedy to, ten odcinek to jest X plus Y, Z był tutaj środkiem, więc to jest X plus Y na 2. No i to jest też X plus Y na 2, no bo AZLN był kwadratem. Właśnie to jest pytanie, czy to tak można udowadniać. Bo znam sposób z liczbami zespolonymi, też go może pokażę za chwilę. Ale chcę tak zrobić to w ten sposób, bez liczb zespolonych. I teraz wezmę, połączę sobie n prim z k prim. Ten odcinek musi gdzieś przecinać ta prosta, musi gdzieś przecinać prostą nk w jakimś punkcie x. Nazwę ten punkt x. I teraz tak, tu jest kąt prosty. Tu jest kąt prosty. Tu jest ten sam kąt, co tu, bo są wierzchołkowe, wierzchołek x. No to ten trójkąt k'x jest podobny do trójkąta nn'x. Wydaje mi się, że dobrze to robię, ale dajcie znać w komentarzach, jeśli gdzieś zobaczycie błąd. Drugie, zresztą jak zawsze, drugie, NK, NL jest to samo co LK. Aha, NL, no właśnie, nie NX. Aha, ale te odcinki będzie. KK prim to jest Y odjąć X.
Nie, to nie jest y odjąć x. To jest x plus y na 2 odjąć x. X plus y na 2 odjąć x, czyli y odjąć x na 2, kk prim. I też policzymy sobie nn prim. Nn prim to będzie. Y odjąć x dodać y na 2, czyli to też jest y odjąć x na 2. Czyli ten odcinek jest taki sam jak ten, czyli te trójkąty są nawet k' kx i n' nx są nawet przystające. No to skoro są przystające, to n prim x jest takie samo jak x k prim i n x jest takie samo jak x k. Czyli x to jest L. No to właśnie, z przesunąłem sobie dowolnie z prim w prawo. Symetrycznie mogę to zrobić w lewo, więc z tej specyficznej sytuacji na samym początku, gdzie mam takie dwa kwadraty, przesuwając sobie z lewo prawo, dostaję prostą n' k', która też przechodzi przez jeden, przez, ma, jest współpękowa z nk. Tak to się chyba mówi w sumie. W każdym razie przecina się w jednym i tym samym punkcie. W sumie to jest bez sensu, no ona musi się przecinać w jednym punkcie. Ale ona się przecina zawsze w punkcie L. O, i to jest tutaj, to jest ten ważny wniosek. Ona się w jakimś punkcie przecina, w punkcie X, ale najważniejszy wniosek, że ten X to jest zawsze L. Nieważne jak daleko sobie z Z-em pojadę na prawo. Dobra, to jak już mam tą sytuację, że teraz może dam o jedną kratkę dalej, żeby to było bardziej symetryczne. I teraz tak było. Tu był ten z prim 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Już mamy coś takiego. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Może wróćmy do oznaczeń z k l m i n. No i wiemy, że ta prosta, żeby nie zabazgrać rysunku, 2, 4, 8. W tym punkcie się przecina, bo tu były te dwa równe kwadraty. No i my to już na ten moment wiemy, że ta prosta przecina się tu w tym punkcie L, to teraz tak, jak teraz tym Z-em podjadę do góry sobie, powiedzmy tu będzie Z prim, chcę to narysować, to tak samo i buduję taki kwadrat, o, to tak samo ten N przejdzie o dwie kratki w tą stronę i te trójkąty teraz Już to sobie oddzielę, bo przypadek lewo-prawo, przesuwanie z punktu Z lewo-prawo mam udowodnione, że to się, że mam udowodnione to zdanie po prostu. Teraz przypadek, jak już przesunę sobie gdzieś lewo-prawo ten Z, to teraz jak pójdę do góry z tym Z-em, to udowodnię, że nadal to się przetnie w tym punkcie L. No więc tak. Właśnie, tu jest jakiś kąt alfa, to jest ten sam kąt alfa. Tu jest m prim, tu jest jakiś kąt beta, to jest 2, 4, 5 na 2, czyli 2, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5. To jest k prim, to jest l prim. I teraz co chcę wykazać, że połączę sobie n prim z L i L z K prim. Matko, ten rysunek wygląda
Okropnie. Ale co chcę pokazać, że trójkąt n prim l jest przystający do trójkąta l k k prim. Ten z prim powinien gdzieś wyżej narysować, żeby to było widoczne. NL, może nie będę już rysował. NL to jest to samo co LK. Samo co LK, a to wynika z. Ja może jeszcze zapalę na szybkości światło. Dobra. NLK. To wynika z tego, że te trójkąty są przystające. Tak, to wynika z tego. No to NLLK jest takie samo. Tutaj mamy ten odcinek. To jest to samo, co ten odcinek. Czyli KK prim to jest to samo co ZZ prim, a to jest to samo co NN prim, co ten odcinek. No i kąt pomiędzy tymi dwoma bokami jest taki sam. Tu jest 90 plus, tu było alfa, tu też jest alfa, więc tu jest 99 alfa plus 90, 99 alfa plus 90, więc trójkąty są przystające, więc to powinno być jako trzeci wniosek tutaj. Pierwszy, drugi, trzeci. N prim L przystaje do L K K prim, bo kąt N prim L jest taki sam jak kąt L K K prim. Dobra, tak są przystające, no to musi być N prim L jest to samo co L K prim. Aha, i tu te kąty są takie same, czyli właśnie z przestawania tych trójkątów. Więc prosta N prim L jest nachylona do poziomu pod tym samym kątem co z tej strony, więc to jest kąt wierzchołkowy. Więc N prim K prim jest prostą i to wystarczy. Czyli ta prosta N prim K prim przechodzi przez punkt L. No i czyli wychodząc z tej sytuacji takiej najłatwiejszej, przesuwając sobie w prawo do dowolnego Z prim, udowodniliśmy, że ta prosta zawsze przechodzi przez ten punkt L. Dobra, no to teraz może szybko drugi sposób. Z liczbami zespolonymi, też szybki rysunek też, a 2, 4, 6, 2, 4, 6, B. I Z jest gdzieś tutaj. Układ współrzędnych gdzieś sobie tam jest, ma początek gdzieś tutaj na tej kartce. No i liczby zespolone to są po prostu wektory. Czyli każda ta literka to jest wektor K, L. Czyli ten wektor to jest Z odjąć A. Ten wektor to jest Z. No dobra, niech tam gdzieś jest ten punkt 0 układów współrzędnych, 0, 0. Tu mamy wektor A, tu mamy wektor Z. Ich suma byłaby tu. Właśnie, czy to nie jest to, czy to? Z minus A. To jest to. I co trzeba udowodnić? Aha, i N to jest pomnożenie tego razy razy i, bo to jest o 90 stopni, o liczbę i. Tylko to muszę cofnąć do początku układów współrzędnych, ten wektor.
Czyli to jest ten wektor, on się nazywa z minus a, bo z plus a byłby tam, dobra. Ok, ja chcę ten wektor cofnąć o do wektora, nie, to nie jest z minus a, to będzie a minus z. Ok, ja go mnożę razy i, mnożąc go razy i dostanę wektor an, czyli po prostu n u nas, bo ja literkami, tu jest zamieszanie, bo można oznaczyć tak, a to jest to samo co z po prostu, minus a, bo sama literka z już jest jakby wektorem, bo ona się składa z dwóch współrzędnych. No właśnie, ale to jest, nie, to jest dobre oznaczenie, to co tutaj było. Czyli teraz to jest wektor n, czyli to, ale to jest w początku układu współrzędnych, ja chcę go przenieść do tego punktu, czyli to jest plus a, czyli ten punkt n to jest i z odjąć a plus a. Ten punkt to będzie tak samo minus i z odjąć b plus b. No to środek tego, no bo już wiemy, że środek zostaje bez zmian, to środek tego to jest s, to jest n plus k n plus k na 2, czyli to jest i z odjąć i a plus a, dodać odjąć i z plus i b plus b na 2. I z i minus i z się skraca i mamy a plus b, dodać i b minus a na 2. To nie zależy od z, czyli faktycznie s jest zawsze w jednym i tym samym punkcie. Dobra, no to mamy rozwiązanie. Jeśli się podobało, to zapraszam na kolejny film.